I dlatego też właśnie, proszę zobaczyć, że tutaj święty Maksymilian Maria Kolbe mówi, rodzice tak, to wielka przyczyna naszej bytowości, ale ona nie jest wystarczająca. A przecież takie oko, pisze dalej, jest dużo doskonalsze od najlepszego samolotu. Od najlepszego samolotu. Tak jak Państwu mówiłem, że taki jeden profesor biologii, mój przyjaciel, Wolfgang Kuhn. Gdybyście, jeśli Państwo znacie język niemiecki, to bardzo warto byłoby sięgnąć po jego dzieła. Biolog z Uniwersytetu Saarbrücken. Już niestety zmarł. Ale jak on się pasjonował. On potrafił godzinami na przykład leżeć w trawie i czyhać na to, żeby sfotografować motyle, bo bardzo pasjonował się tym. Ale on między innymi też sfotografował taką cudną ważkę, przepiękną ważkę. Oczywiście tutaj macie piękniejsze od tych niemieckich, ale on gdzieś tę ważkę chyba francuską sfotografował. Co nie jest takie typowe dla Niemców, bo oni nie za bardzo Francuzów lubią. Właśnie, ale i on właśnie mówił, jako profesor biologii, pasjonował się systemem nawigacyjnym ważki. I mówi tak, że ważka potrafi z bardzo dużą prędkością wylądować na szczycie źdźbła trawy, czego żaden system nawigacyjny najlepszych technik i technologii światowych nie potrafi dokonać. A tak samo, kochani, oko, no nie? Jedno oko człowieka. Święty Maksymilian mówi, doskonalsze od najlepszego samolotu, który też święty Maksymilian projektował. I kto jest skomponował? Człowiek nie. Więc kto? Tę przyczynę i to pierwszą przyczynę przez nikogo nieuczynioną nazywamy Bogiem. A więc, proszę zobaczyć, to jest typowe dla rozumu. On poszukuje po prostu pierwszej przyczyny. Nie tylko ciągu przyczyn, tylko pierwszej przyczyny. I dlatego taką wielką jest, kochani, metafizyka Arystotelesa, a także i Sokratesa, i Platona. Ale Arystoteles po raz pierwszy rozwinął naukę o przyczynach. Po raz pierwszy w historii nauki. I dlatego też właśnie tak samo zmierzał do tego, że mamy ciąg przyczynowy, ale także Arystoteles pytał, a co jest pierwszą przyczyną? A pierwszą przyczyną jest Bóg. Jako najdoskonalsze bycie. Pogański myśliciel. Proszę zobaczyć, jak precyzyjnie myślę. I dlatego też właśnie, kochani, jeżeli myślimy przyczynowo, a myślimy, dlaczego myślimy przyczynowo, ktoś mógłby pomyśleć. Bo każda rzeczywistość, kochani, ma swoją przyczynę. Bo nic nie dzieje się w tym świecie bez przyczyny. Stąd też struktura naszej myśli musi być adekwatną do struktury rzeczywistości. I skoro widzimy wszędzie, że stoi tam samochód w tym miejscu, to ma swoją przyczynę. A że ojca Józefa, rektora, samochód stoi tam, to też ma swoją przyczynę. A to, gdzie należy teraz ojca rektora szukać, to też ma swoją przyczynę, ale nikt z nas pewnie nie nadąży za tym, gdzie jest ten ojciec rektora Józefa. Właśnie, to tylko Duch Święty uprzedza jedynie ojca Józefa. Właśnie, ale to też ma swoją przyczynę, czyli wszystko, kochani, właśnie wszystko, co istnieje, ma swoją przyczynę i tak, a tą pierwszą przyczyną jest Bóg. Powiedziałem pierwszą, pisze dalej święty Maksymilian. Gdyby jeszcze pierwszą nie była, pytamy dalej, aż dojdziemy do prawdziwie pierwszej przyczyny. I to jest właśnie typowe, kochani, że nam Duch Świata zabiera myślenie przyczynowe. Celowo, kochani, z kart nowożytnej filozofii zabrano zasadę przyczynową naszego myślenia. Dlaczego zabrano tę zasadę? I w miejsce, kochani, myślenia przyczynowego myśli się tylko tak, jak Hegel powiedział, w języku niemieckim to brzmi Wechselwirkung, czyli to oznacza, że skutki się tylko nawzajem przenikają. Kochani, nie ma ani jednego skutku bez
Chrystusie. I dlatego rozumiecie, co to znaczy powiedzieć, że tylko mamy do czynienia ze skutkami? To znaczy wyeliminować koronny dowód na istnienie Boga i definitywnie skasować Boga jako autora wszechświata i autora naszego człowieczeństwa. I w miejsce pierwszej przyczyny wprowadzić urzeczywistnianie się samego człowieka, czy samego kosmosu, czy samej materii, czy samej rasy nordyckiej. I to wszystko ma się dziać dzięki sile, ślepej sile przypadku. Dlatego też, kochani, rozumiecie, że kiedy należy uzdrowić życie duchowe, czy życie religijne, kiedy my je uzdrowimy? Kiedy powrócimy do myślenia przyczynowego. Kochani, nie uzdrowi się pobożności w Kościele bez myślenia przyczynowego. Jeżeli dziecko pomyślałoby sobie, że to, co się tutaj dzieje, że to jest tylko przenikanie się skutku, czyli to byłoby, kochani, z niczym innym do porównania msza święta, którą celebrowaliśmy przed chwilą, jak tylko z czystą magią. Bo powiedzieć komuś, mając parę kawałków tego kosmosu, że tutaj jest odwieczny Bóg i Pan, to jest, kochani, szczyt magii, jeżeli nie myślimy przyczynowo. Jeżeli Bóg nie jest pierwszą racją wszechświata. I dlatego też proszę zobaczyć, nie myślmy sobie, kochani, że zły duch to działa tak, że on przyjdzie, przedstawi się i powie, ja jestem złym duchem i uciekajcie ode mnie. Nie, nie. Tylko on, kochani, działa z szatańską systematycznością. Czyli deklasuje w jego mniemaniu całą strukturę rozumu musi skasować. A dlaczego kasuje strukturę rozumu? Dlatego, że, kochani, jest człowiek, który ma rozum i posługuje się rozumem, zapyta o pierwszą przyczynę, jeśli nie ma go zdeformowanego. Czyli co to oznacza? Że z pomocą rozumu dochodzę do stwierdzenia, że musi istnieć pierwsza przyczyna tego wszystkiego, co się rozwija w czasie i przestrzeni. Dlatego też, kochani, tutaj właśnie powracamy do tego myślenia przyczynowego i proszę mi wierzyć. Nawet podam przykład mojej własnej rodziny. Z pomocą myślenia przyczynowego mogliśmy z niektórymi członkami mojej rodziny całe noce debatować i o świcie płakać jak dzieci, że dzięki myśleniu przyczynowemu można było długoletnie rany rodzinne czy małżeńskie wyleczyć. Nie trzeba było iść do żadnego psychiatry, bo jeżeli pójdziemy do psychoanalityka, który nie operuje myśleniem przyczynowym, ponieważ Sigmund Freud sukcesywnie zaatakował myślenie przyczynowe i tym, że po prostu wskazał na popęd jako popęd, w którym nie ma żadnego ładu porządku, a zatem o przyczynie w takiej strukturze wizji świata, jaką ma Sigmund Freud, być nie może. I dlatego też z pomocą psychoanalizy nie można ani jednego człowieka uzdrowić. To, że on parę prawdziwych dewiacji, które mogą się pojawić w historii ludzkości, nazwał po imieniu, to nie jest, kochani, żadna zasługa, bo to każdy człowiek, który kompletnie nie ma wykształcenia, widzi, że jeżeli ktoś jest homoseksualistą, to jest dewiacja organiczna, czy dewiacja moralna i tak dalej. A to z porządkiem organizmu ludzkiego, ładem między osobą a osobą, czy mężczyzną a kobietą, nie ma nic wspólnego. Dlatego odradzam, kochani, komukolwiek iść do jakiegokolwiek instytutu psychoanalitycznego zobowiązanego wobec psychoanalizy Sigmunda Freuda. Bo to, co jest zdrowego w was, czy w człowieku, zostanie w tym instytucie najpóźniej skasowane. Dlatego też, kochani, myślenie przyczynowe właśnie dlaczego? Bo jak mieliśmy w rodzinie, czy mamy różne sprawy i od razu, dlaczego tak myślisz? Albo gdzie jest twój problem? Albo czego oczekujesz od tego człowieka, czy syna, czy zięcia, czy matki, czy teściowej? Czego oczekujesz?
odpowiedź. Rozważmy sobie to. I tak długo będę tutaj siedział razem z wami, aż sobie wyjaśnimy, wypowiemy, co nas zabolało w naszym dotychczasowym życiu rodzinnym i pojednamy się i rano rozpoczniemy o świcie nowe życie i już tylko słońce, nieba i wieczności będzie w naszych sercach i w naszym domu, czy w rodzinie świecić. I to jest, kochani, jakże skutecznie myślenie przyczynowe. Musimy ocalić rozum. Dlaczego, kochani, musimy ocalić rozum? I myślenie przyczynowe. Bo jeżeli nie ocalimy rozumu, to ta wiara, o której ojciec Józef, czy Franciszkanie, czy Kościół Boży nam opowiada, ona przecież, jak powiedzieliśmy sobie, ma swoją najmniejszą ojczyznę w naszym rozumie. A jeżeli rozum wykreślił przyczynę, każdą i tę pierwszą, czyli ostateczną, to w takim rozumie nie ma kompletnie przestrzeni na to, żeby uwierzyć. Nie, taki rozum nie ma możliwości bytowych przyjęcia łaski wiary. I nie przyjmie. Odrzuci. Tak jak organizm fizyczny odrzuca pożywienie, które nie jest adekwatne do jego potrzeb. Jest zepsute. Tak jak widzimy, z jakim problemem zmagają się Niemcy. Jeśli chodzi o tę bakterię, którą wyprodukowali, ponieważ trzeba było produkować więcej, szybciej i mieć więcej kapitału, to właśnie to do tego prowadzi. Że takie ryzykowne metody w hodowli zwierząt czy w uprawie roślin się stosuje, które po prostu się kompletnie rozmijają z prawdziwymi potrzebami człowieka i stają się przyczyną zamiast wzmocnienia organizmu, do osłabienia albo nawet zabicia. I te problemy będą coraz większe, dlatego że manipulacje na kodach genetycznych roślin czy zwierząt, one będą mieć niewiarygodne skutki. Tak jak manipulacje z klimatem czy z innymi rzeczami mają takie same właśnie skutki. Właśnie, a ta przyczyna, pisze dalej Święty Augustyn, ponieważ pierwsza, nie jest już przez nikogo uczyniona, a więc nie ma racji stawiania granic, czyli jest bezgraniczna, nieskończona. Sam Arystoteles, kochani, powiedział, że każda przyczyna musi mieć inną przyczynę, ale ta pierwsza przyczyna jest bytowością samą ze siebie. I jeżeli nie miałbym takiego odniesienia, pisze Arystoteles, to w ogóle myślenie byłoby niemożliwe, ale myślenie to jest rzecz wtórna. Rzeczywistość by nie była możliwa. Nie byłoby rzeczywistości, gdyby nie było pierwszej przyczyny, która jest sama ze siebie, która nikomu nie zawdzięcza swojego bytowania. Ponieważ nie jest utworzona, argumentuje dalej święty Maksymilian, nie ma początku, czyli jest od wieków i nie ma racji, by ustać kiedykolwiek, czyli jest wieczna. To samo, tak jakby to był nasz katolicki, franciszkański Arystoteles. To jest Bóg, doskonałość bez granic, nieskończona, wieczna, pierwsza przyczyna wszechrzeczy. Jakie to jest, kochani, ważne, żeby do tego dotrzeć, żeby na tym się oprzeć. Nasz rozum wtedy nie będzie mieć wątpliwości we wierze, kiedy dojdzie do tej pierwszej przyczyny. Kiedy wtedy mamy pewność poznania. A my się zasadniczo nie mylimy. Nasz rozum to nie jest taki chybiony, że coś się Bogu zaplanowało, ale nie udało. Nasz rozum jest genialnością. Jest nawet po grzechu pierworodnym, jest, kochani, zasadniczo zdolny doprowadzić do poznania istnienia prawdziwego Boga. Dlatego nie mogę powiedzieć, że ponieważ jestem Żydem, to mam religię judaistyczną i to mi wystarczy. Jestem Arabem, to mam islam i to mi wystarczy. Jestem Hindusem, to mam hinduizm i to mi wystarczy. Jestem katolikiem i nie potrzebuję nad tym namyśleć i to mi wystarczy. Nie. Każdy z nas musi w naszym rozumie uświadomić sobie, co to znaczy być. I jeżeli napotykamy na zasadnicze problemy, rozum napotyka, to wtedy od razu już właśnie widzimy, że mamy z tym problem. I tak na przykład zasadnicze problemy z takim rozumieniem przyczynowym mają takie religie jak buddyzm, hinduizm, czy konfucjanizm, czy właśnie islam to sam.
W związku z tym, bo co czym innym jest judaizm jako początek objawienia, czyli początek prawdziwej religii. Ale to jest tylko początek. A ponieważ tak jak święty Maksymilian Maria Kolbe mówi, prawda jest jedna, w religii też. I takie notatki ma. Wiele religii i jest dużo ludzi bez religii. Różni nauczyciele, różnice, gdzie prawda. I tą prawdą jest Jezus Chrystus. On nas wprowadza do prawdziwej religii. Stąd też dzisiaj można całkowicie odpowiedzialnie powiedzieć, że prawdziwą religią jest tylko religia katolicka. W dosłownym tego słowa znaczeniu. W szerokim tego słowa znaczeniu. A dlaczego? Ponieważ, proszę zobaczyć, tak jak struktura rozumu, którą badamy czy tworzymy, ona nam wskazuje na ostateczną przyczynę, którą jest Bóg. I On musi być doskonały. I dlatego też właśnie święty Maksymilian pisze jeszcze, i pozwolę sobie to przeczytać, i już przejdziemy znowu do dyskusji. Zauważyłeś zapewne, że dzieło Twoje i każdego nosi na sobie podobieństwo działającego. Czyli jeżeli czegoś dokonuję, to dzieło jest podobne do mnie. Tak samo świat cały ma na sobie podobieństwo Boga, z którego rąk wyszedł. Zauważyłeś też, że ty i każdy miłuje dzieło rąk swoich. To tylko, kochani, szatan nienawidzi swoich dzieł. Dlaczego? Dlaczego, kochani, szatan nienawidzi swoich dzieł? Bo on, kochani, ma taki rozum, który doskonale wie, że jego dzieła są złe, a zła nie można miłować. Dlatego je nienawidzi. Czyli zrozummy, kochani, że szatan jest koronnym, najlepszym dowodem na to, że zło jest złem. Że zła nie można miłować. Że zła nie można uznać za dobro. I dlatego szatan, kochani, on najbardziej ze wszystkich znienawidził samego siebie. Załamał się ze wszystkim, co go jako anioła światłości stanowiło. I dlatego odrzucił absolutnie przyczynę pierwszą, czyli Boga jako Stwórcę. I odrzucił wszystko, co Bóg powołał do bytu. I odrzucił byt jako byt. Rzeczywistość jako rzeczywistość. Na tym polega, kochani, dramat szatana. Dramat szatana. I on nigdy, kochani, nie umrze. Jest też powołany do nieśmiertelności. I wyobraźcie sobie, kochani, nieśmiertelne męki szatana i wszystkich mieszkańców piekła. Tak samo i Bóg miłuje swoje dzieło, swoje stworzenie. I im dzieło doskonalsze, im podobieństwo podobniejsze do działającego, tym bardziej je miłuje. Dlatego też miłość rodziców ku dzieciom przewyższa inną miłość. Gdyż to miłowanie własnego dzieła też jest skutkiem Bożym, jest podobieństwem do Boga. Więc wiesz więc już, skąd wyszedłeś. Tak podsumuje ten fragment święty Maksymilian Maria Kolbe i cieszę się, żeśmy mogli do niego nawiązać. I proszę zobaczyć, z kolei Bóg jako architekt wszelkiego bytu z miłości, On kocha wszystko. Dlaczego? Bo z miłości i dla miłości powołał wszystko. I dlatego, jeżeli pytamy się, kiedy będziemy miłować dzieci, miłować nasz job, nasz biznes, nasz wszystko, co tworzymy, kiedy? Wtedy, kiedy będziemy z miłości to tworzyć. A najszybciej zdradza człowieka to, najszybciej zdradza, jeżeli on czegoś nie miłuje, aha, on nie ma prawych i pełnych miłości, intencji i zamiarów. On nie miłuje. I ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, czy to jest powołanie dziecka do życia, to jeżeli nie miłuje się dziecka, to znaczy, że to była czysta zabawa powoływania człowieka.
czyli krótko mówiąc zabawa w seks, a nie cudowne ustawienie zjednoczenia ciała, żeby dać życie, wielką sprawę. I tak samo, kochani, z innymi rzeczami, czy jeśli firmę budujemy, czy kościół tworzymy, to jeśli czynimy to z miłości, to my te rzeczywistości miłujemy. I nie czynimy tego dla jakichś tam podrzędnych racji, tylko kochani, z fundamentalnych racji, że to miłujemy. I to, kochani, jest czymś cudownym, co, o czym Arystoteles powiedział. U podstaw wszelkiej drogi myślenia i życia stoi fascynacja. I choć Arystoteles nie umiał tego powiedzieć, bo ta pierwsza przyczyna była dla niego tylko myśleniem własnego myślenia, czyli Bóg myślał sam siebie, nie umiał sobie uświadomić Arystoteles, że Bóg z miłości powołał świat, ale gdyby był dotarł, gdyby usłyszał o Jezusie z Nazaretu, który dopiero kilka wieków przyszedł po nim, gdyby usłyszał Jezusa z Nazaretu, to by z adoracji, z kolan, chyba się ten wielki Arystoteles już nie podniósł i na kolanach by uprawiał dalej filozofię, ale już chrześcijańską. I właśnie, kochani, dlaczego? Bo jeżeli zrozumielibyśmy, że i rozumiemy, pierwszą przyczyną jest miłość, to, kochani, nawet szyszeczki nie mogą sobie od tak kopnąć po prostu, żeby dla kopnięcia. Bo to wszystko jest efektem Bożej miłości. Nawet nie ludzkiej miłości. I wtedy ja mam być smutnym, na przykład, no nie znika mi to słowo tego człowieka, który mnie zapytał, jak to profesor przybywa tutaj. Bo zobaczcie, kochani, ile tutaj dzieł Bożych. Was, każdy z was to oryginalne, cudowne dzieło Boga. Ale nawet jeśli ten świat przyrody, każda, kaczuszki, jak tylko pan Kazio zobaczył gdzieś tam kaczuszki malutkie, od razu mówi, look at... najbardziej miłuje pan Kazio tego daksa typowego kanadyjskiego, który zawsze się tam gdzieś pojawi, ale tylko z daleka pozwala się kontemplować. A później nurkuje, jak tylko parę metrów się zbliżymy bliżej, to od razu nurkuje, chowa się przed nami. Panie Kaziu, jeszcze chyba, może pana Kazia miłość jest wystarczająca, ale moja chyba jeszcze nie do tego stworzenia Bożego. Ale jak on tak będzie czuć swoim instynktem, że ja już tak miłuję dogłębnie, to na pewno okaże się w całej okazałości. Kochani, dlaczego to mówimy? Dlatego, że rzeczywiście tak jest. Że dopiero wtedy mamy poczucie, że fascynujemy się rzeczywistością, jeżeli rozumiemy, że ona pochodzi od Boga. To jeśli arystotelesowski rozum pogański się mówił, zanim zaczniesz uprawiać naukę, rozpoczniesz cokolwiek, na rynku będziesz debatować batera, to zafascynuj się rzeczywistością wszystkim. A w naszym rozumie jest wiara jeszcze, kochani, czyli obecność Boga. I my mamy się nie radować dogłębnie, do szpiku kości, rzeczywistością i boską, i ludzką, i tą kosmiczną. Fascynujcie się. Zobaczycie, jakie rzeczy jest wielkie. Na każdym centymetrze ziemi, na każdym ziarenku piasku. I jak kamień pobudzi wasze receptory w stopie, to też dziękujcie Bogu tym gorącym, bo on ożywia naszą bytowość. Kochani, to tyle na teraz. Już rozpoczynamy dyskusję. Proszę bardzo.